Drodzy Państwo, w powodzi dat z historii muzyki 24 dzień października nasuwa przed oczy fana starych melodii taki oto fakt, iż tego dnia, w roku 1980 były już wtedy Beatles Paul McCartney został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako kompozytor i artysta, którego utwory sprzedawały się najlepiej w całej historii. Muzyki. Każdej muzyki od Bacha poczynając, a narzeczonym ex-beatlesie kończąc. No, w ślad za tym my również dwa słowa o polu, bo choć niby wszystko wiadomo, to przecież nie zaszkodzi przywołać kilka zamieszłych faktów, a choćby i na zasadzie znacie to posłuchajcie. Więc. Paul, a właściwie James Paul McCartney, urodził się w Liverpoolu 18 czerwca 1942 roku na prywatnym oddziale położniczym, czyli w warunkach luksusowych jak na czasy wojenne. A to z tego powodu, iż jego mama pracowała przez wiele lat na tym oddziale i kiedy sama zaczęła rodzić, koleżanki stworzyły jej wręcz luksusowe warunki. No gdyby nie to, pani McCartneyowa nie miałaby szans na takie ekstrawagancje, ponieważ była tylko żoną, Pracownika średniego szczebla w branży bawełnianej, a i to w Liverpoolu był los wygrany na loterii, ponieważ produkcja bawełny szła tam pełną parą i kto się załapał do tej właśnie branży, był ustawiony w Liverpoolu na całe życie. Stary pan McCartney zaczynał jako dzieciak od posady chłopca od próbek, co polegało na tym, iż biegał od kupca do kupca i prezentował próbki produkowanej w fabryce bawełny z nadzieją, że kupiec zamówi jakąś partię towaru. Stary McCartney wpadł odwiedzić żona na porodówce. Wpuszczono go tam nawet bez kłopotów, ponieważ wieczorami dorabiał jako strażak i przyszedł w mundurze pod pretekstem, że będzie sprawdzał stan bezpieczeństwa pożarowego. Po wojnie specjalnie im się nie poprawiło, ponieważ mama Pola ciągle pracowała albo jako opiekunka środowiskowa, albo jako dochodząca położna, a tata był tylko inspektorem w zakładach oczyszczania miasta i kontrolował pracę śmieciarzy. Paul był pojętny, w szkole uczył się nieźle, ale też ciągle zastanawiał się, do czego właściwie potrzebna mu ta cała edukacja, skoro po uzyskaniu dyplomu zainstalują go za jakimś biurkiem, gdzie praktycznie spędzi resztę życia. A on jako dzieciak marzył o jednej rzeczy, by kiedyś mieć w kieszeni tak wielką sumę jak 100 funtów i wtedy to na pewno kupiłby sobie jakiś przechodzony samochód i starszą gitarę i byłby szczęśliwy. Pierwszy Pierwszy poważny cios spadł na rodzinę pewnego popołudnia, kiedy mama, Mary Patricia, wróciła od lekarza specjalisty. Od dłuższego czasu coś ją kłuło w boku, ale myślała, że to jeden z objawów menopauzy. Lekarze, których pytała o poradę, również machali ręką, radzili rzecz przeczekać. Dopiero onkolog wyznał jej brutalną prawdę, że to dość zaawansowany rak, trzeba go jak najszybciej operować, ale tej operacji już mama pola nie Przeżyła. Trzeba było sobie dawać radę samemu, samemu palić pod kuchnią, gotować obiady, bo tata był wiecznie na dyżurach, których brał więcej i więcej, by mogli jakoś przeżyć. Pol zrozumiał, że teraz musi liczyć na samego siebie, bo od taty, choćby ten się starał nie wiadomo jak bardzo, niewiele może już na starcie życiowym uzyskać. By nie poddać się tej beznadziejnej sytuacji, Pol uczepił się jak ostatniej deski ratunku gitary. Wcześniej muzyką się nie interesował, wysłano go nawet na jakieś lekcje pianina, ale nic z tego nie wyszło. Rodzice wysłali go także na przesłuchanie do liverpoolskiego chóru katedralnego, ale na przesłuchaniu polcelowo celowo fałszował, żeby tylko nie musieć chodzić na nudne próby. Zaczęło się słuchanie płyt, przede wszystkim Little Richarda i Elvisa Presleya. Paul słuchał przez chwilę, brał do ręki gitarę i grał to samo po swojemu. Zresztą grał wszędzie, przy stole, kąpiąc się w wannie, nawet siedząc na sedesie. Płyty były drogie, w radiu nadawano starą muzykę, więc żeby podłapać nieco nowych melodii i potem ćwiczyć się na gitarze, Paul z kolegami chadzali do wesołych miasteczek i podsłuchiwali to, co opuszczała obsługa karuzeli. No i Paul zaczynał się nosić jak wcześniej Teddy Boys, czyli chłopcy zapatrzeni w amerykańskich idoli filmowych. Do wyposażenia należały na przykład wąskie spodnie. Ojciec Paula pilnował, żeby syn nie wyrósł na go gusia, ale chłopak nieustannie go oszukiwał. Na przykład szli do sklepu i Paul na oczach ojca wybierał spodnie y, odpowiednio szerokie. Tata akceptował zakup, po czym Paul z własnymi oszczędnościami biegł do krawca i kazał spodnie zwężać bezczelnie, tłumacząc potem Ojcu, że takie były od początku. Kiedy ojciec wysyłał pola do fryzjera, żeby ten skrócił za długie włosy, Pol wracał z identyczną fryzurą i na progu tata powtarzał wiecznie tę samą śpiewkę. Było zamknięte, co? I Pol popisywał się tymi kilkoma chwytami na gitarę i szczątkami słów, które pamiętał z Radia i spłyt, grając na miejskich placykach. W trakcie jednego z takich występów podszedł do niego starszy o 2-3 lata kolega, który słuchał jego produkcji, uważniej niż inni, i miał to do siebie, że Strasznie jechało od niego piwem. Pol nawet pomyślał: Co ten pijaczyna tutaj robi? A pijaczyna patrzył polowi na palce uważniej niż inni koledzy i z miejsca był pod wrażeniem tego, co ten chłopak już potrafi. Pijaczyna miał na imię John, na nazwisko Lennon, i przemknęło mu wtedy przez głowę kurcze widać, że ten chłopak umie grać. A nawet podchmielony John wspominał po latach, musiał przyznać, że ten chłopak jest prawie tak dobry jak ja. Tak, po latach wiemy już, że Paul McCartney był prawie tak dobry jak John Lennon i odwrotnie. A resztę tej historii to już znamy.